Witajcie na kanale Moja Turcja od Kuchni, ja mam na imię Emilia i dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę po bazarze Kemerauty. Kemerauty to najstarszy bazar izmirski. Ten film nagrałam z myślą o osobach, które przyjeżdżają do Turcji na zakupy. Zaraz zobaczycie, jakie piękne, orientalne przedmioty możecie tutaj kupić na pamiątkę i do użytku w domu. Zapraszam na film. Jesteśmy w części bazaru, która się nazywa Hisar Ünü. I tutaj jest bardzo dużo różnych restauracji, kawiarenek. To taka część gastronomiczna. I zaraz wejdziemy do budynku, który się nazywa Kızlar Ağası. I tam właśnie w Kızlar Ağası możecie kupić przeróżne pamiątki. Także kiedy będziecie w Izmirze, to koniecznie wstąpcie właśnie tu, do Kızlar Ağası Hanı. Ten koralik na pewno znacie, to oko proroka. Jest taki malutki, bo przypina się go dzieciom do ubrania, żeby chroniło je przed złym okiem. A to już turecka porcelana z Kütahi. Typowe orientalne wzory i kolory. Świetną pamiątką, którą później możecie użyć w swojej kuchni, będą wyroby miedziane, wykonane ręcznie oczywiście, śliczne filiżanki do kawy. I tygielki. Cen Wam nie podam, bo się ciągle zmieniają, ale ze względu na inflację, jaką tutaj mamy, dla turystów wszystkie ceny są bardzo przystępne.
ozdoby oko proroka, po turecku nazar bądziu. Chronią nie tylko osoby, ale i dom, mieszkanie, samochód. Każde miejsce, gdzie je zawiesimy. Chronią oczywiście przed złym okiem. A tutaj już są lusterka z orientalnymi tureckimi wzorami. Nie może też zabraknąć naturalnych kosmetyków. Wody różane, naturalne mydła oliwkowe, kremy. A tutaj jest symbol Izmiru, wieża zegarowa, Saat Kulesi. A tu są wyroby z wzorem tureckiego dywanu. Portfeliki, torebki, zakładki do książek. W danych zakupach trzeba wstąpić na kawę po turecku albo szklaneczkę czaju. W środkowej części Kızlarağası jest kawiarnia i tam możecie usiąść na takich malutkich taborecikach i wypić kawę albo herbatę. My jak zwykle zamówiłyśmy sade kawę, czyli kawę po turecku bez cukru. Kawa jest naprawdę bardzo smaczna i podają ją w dość dużej filiżance, dużej jak na kawę po turecku. Teraz idziemy kupić najsłynniejszą kawę z Izmiru, czyli kawę Dibek. Halis Dibek kawę, tak się nazywa. To jest ulubiona kawa mojej mamy. Dlaczego jest Dibek? Bo jest miażdżona. Zaraz zobaczymy. Tutaj ją kupujemy. A ja poproszę, zaraz zobaczymy. Merhaba. Będzie kibilir miyim? Zobaczcie. Tak ta kawa jest miażdżona. Przepięknie pachnie tu kawą. I będziemy kupować teraz kawę.
Będor tane kawę i stjuron. My już kierujemy się do wyjścia. Mijamy przeróżne kawiarenki, które kuszą zapachem i różnymi pysznościami, słodkościami. Pewnie się gdzieś zatrzymam. Koşarak girdim ben sanıyorum. Bugün harikayım diye. Kończymy nasz dzień, naszą wycieczkę i zapraszam Was na kolejne filmy. Jeśli film Wam się podobał, to koniecznie lajkujcie i komentujcie filmy. Subskrybujcie kanał, bo to nam daje siłę, moc do kręcenia kolejnych filmów. I zapraszam na kolejny film. Görüşürüz!